Papryki opalamy nad płomieniem kuchenki gazowej. Wkładamy na 15 minut do woreczków foliowych. Obieramy ze skórki. Kroimy na 4 jak największe plastry. Usuwamy nasiona oraz błony. Osuszamy za pomocą ręcznika papierowego. Kiełbasę kroimy w cienkie plasterki. Grubo kroimy szczypior. Płat ciasta francuskiego wykładamy do formy. Dociskamy do brzegów. Jajka doprawiamy wedle uznania solą oraz pieprzem i rozmącamy. Smażymy na rozgrzanym maśle, aż się całkowicie zetną. Przekładamy do formy. Posypujemy szczypiorem. Układamy plastry papryki oraz kiełbasę. Posypujemy startym serem. Wkładamy do rozgrzanego na 200 stopni piekarnika. Pieczemy około 40 minut. Przed podaniem studzimy około 10 minut. I gotowe! Smacznego!